O joc un minut. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiedy 3 lata temu EBC ogłosił program skupu europejskich obligacji, zgłaszaliśmy swoje zastrzeżenia co do skuteczności tych działań. Z perspektywy czasu okazuje się, że mieliśmy rację i tanie finansowanie trafia głównie do sektora publicznego, który większość wydatków przeznacza na konsumpcję. Trudno mówić zatem o spektakularnym efekcie inflacyjnym, a śmiesznością chyba byłoby mowa o efekcie rozwojowym. Tych konkluzji w sprawozdaniu pana Fernandeza niestety brakuje. Rozczarowuje również fakt, że pozytywnie ocenia pan federalny charakter EBC oraz przyjmuje pozytywnie temat dalszej emisji europejskich bezpiecznych aktywów, czyli euroobligacji. Polska delegacja nie może w pełni poprzeć tego sprawozdania i wstrzyma się od głosu. Panie prezesie EBC, chwalił się pan wysokim wzrostem PKB w strefie euro. Chcę przypomnieć i powiedzieć panu, o czym pan wie, że są kraje w Unii Europejskiej z ponad dwukrotnie wyższym rozwojem gospodarczym. Dziękuję za uwagę. Domnule Ožog, would you accept a blue card from our colleague Mrs. Grapini? Yeah, okay, Mrs. Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneați că, sau am dedus că sunteți nemulțumit de politica făcută de Banca Europeană, având în vedere că nu avem